Niedawno zostałaś żoną, bardzo Ci gratuluję, dużo szczęścia Ci życzę z tego powodu, ale chciałam Cię zapytać, czy wiesz, postanowisz iść za ciosem i być może coraz śmielej myślisz na przykład o dziecku? Znaczy wiesz, już po ślubie teraz cały czas, wiesz, będziemy próbować i zobaczymy, co z tego będzie, czy to będzie szybko, czy troszkę będzie to trwało, ale tak jak często mówię, odkąd poznałam Douglasa, wiedziałam, że chcę mieć dziecko w końcu, bo tak przez tyle całe życie nie myślałam, że przyjdzie taki moment, gdzie będę czuła, że naprawdę chcę zostać mamą. Wiedziałam, że kiedyś to będzie, ale nie czułam tego. A odkąd jego poznałam, to okej, to już porozumiałam, co inne kobiety nieraz mówią, że będziesz wiedziała, kiedy ten czas przyjdzie, no i daj Boże, że będzie wszystko okej. Niedługo Royal Baby w Polsce. Tak. Słuchaj, zapytam Cię jeszcze tak prywatnie, bo sama niedługo wychodzę za mąż. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I zastanawiam się, czy po tym ślubie naprawdę coś się zmienia. Znaczy, wiesz co, przyznam się, że na początku my byliśmy inseparable, że od początku razem byliśmy ze sobą, już mówiliśmy o ślubie tak po 3 tygodniach, jak byliśmy razem, że dużo się nie zmieniło. Jedno, co się niestety zmieniło, że ten taki czas honeymoon stage troszkę się skończył, że teraz po ślubie jest bardziej reality, że wiesz, tutaj dalej dom szukamy, dalej, wiesz, teraz są plany dzieci, że to teraz wszystko jest takie, te rzeczy, co może nie były najważniejsze przed ślubem, teraz zaczynamy coraz bardziej o tym mówić i to jest troszkę stresujące, że tyle się dzieje naraz, plus praca. Czy teraz bardziej swoją karierę wiążesz z Polską czy ze Stanami? Znaczy wiesz co, tu i tu. Znaczy moje życie jest tak naprawdę w Los Angeles jako prywatne życie. Biznesowo też mam, wiesz, kilka produktów w Stanach, na których pracuję. Też pracujemy na potencjalnym programie w Stanach, ale kocham przyjeżdżać do Polski. Polska jest tak naprawdę moim drugim domem i coraz częściej tutaj jestem i kocham. I też, to muszę powiedzieć tu i tu, ale też bardzo się cieszę, że mój mąż właśnie strasznie polubiał Polskę i nawet sam na ten pomysł wszedł, żeby zrobić w Krakowie ślub, powiedział jak blisko Kraków zawsze był w moim życiu. I właśnie mnie to cieszy, że w każdej chwili jak będę musiała przyjechać najdłuższy czas, to on przyjedzie z przyjemnością i zawsze może swoją firmę z każdego miejsca prowadzić, to jak będzie musiał przyjechać na tydzień czy na dwa, bez problemu przyjedzie, to tak dla mnie też mniej stresu, że nie muszę się martwić, że nie będzie mógł przyjechać.